Z jakim nastawieniem drużyna Legii przyjechała do Płocka? No, na każdy mecz przyjeżdżamy z nastawieniem, żeby raz, był fajny mecz i potrzebujemy punktów. No, jesteśmy liderem w dalszym ciągu i potrzebujemy punktów. To będzie jeden czy dwa, to się okaże po meczu, ale chcemy nie przegrać. Ja jestem osobiście przekonany, że możemy podjąć walkę z Legią. I to na pewno nasi chłopcy podejmą dzisiaj. Okazało się, że gdy na stadion przyjdzie 15 tysięcy widzów, to już można mówić o ciekawym widowisku. Mecz Petrochemia Legia przy pustych trybunach oceniono by jako przeciętny. Przy pełnych mógł się podobać. Obserwatorzy twierdzą, że bliżsi wygranej byli gospodarze, ale groźne sytuacje podbramkowe stworzyły oba zespoły. Od 73 minuty można było śmiało głosić, że więcej szczęścia miała Legia. Marek Kołtko tydzień temu otrzymał od nas żółtą kartkę za bramkę strzeloną ręką. Teraz gracz Petrochemii strzelał rzeczywiście głową, a to już jest trudniejsze i skończyło się tylko na poprzeczce. Z podziału punktów teoretycznie Petrochemia powinna być zadowolona. Co z tego, skoro po punkcie zdobyli także sąsiedzi tabeli.